No więc to znowu ja, a nie Gabriel, co ostatnio się zdarza, zdarzyło nie raz, nie dwa. I dzisiaj to jach. Znaczy w sumie jest to ja, ale no i tak wszyscy mówią to jachu, więc niech już będzie to jach. To ja to jach. Dzisiaj będziemy mówili o mojej książce, która jest jak gdyby na... Aha, ale zanim zacznę, bo sobie wymyśliłem to wcześniej, muszę przeprosić za to, że jestem nie do końca ogolony, na co zwróciła mi uwagę Agnieszka tutaj, gdzie gdzieś jest i powiedziała, że jestem nieogolony i się ze mną źle się policzkami człowiek styka. Ale nie miałem wyjścia, dlatego że szedłem dzisiaj do kościoła na 7:30 i no w sumie nie chciałem aż tak wcześnie wstawać, więc załatwiłem to wszystko w 20 minut. Dobra, sprawa jest wyjaśniona, jestem niezbyt ogolony, ale pełen werwy i dobrych chęci. Ale niektórzy bardzo lubią się prezentować niedogoleni. Ale to trzeba mieć firmowy zarost, a ja mam niedbały zarost. Nieważne, nie mówmy już o tym. Książka się nazywa Marki, Dolary, Banany i Biustonosz Marki Triumf. Jest to o tyle szczególna książka, dlatego że tak, ja napisałem w sumie 8 tytułów i to jest jedyna, która jest inna od wszystkich, dlatego że ona nie jest ani o języku, ani o muzyce, ani o polityce tym bardziej, ani o religii, ani o w ogóle o tego typu rzeczach, tylko ona jest o życiu. A co jeszcze ciekawsze, mam wrażenie, że gdybym nie ujawnił faktu, że to jest wszystko prawda, co ja tu piszę, to ktoś mógłby pomyśleć, że to jest beletrystyka normalna. Zresztą powiem szczerze, że kiedyś na targach w Krakowie na stoisku obok nas był Stasiuk, pisarz Stasiuk. I ja wziąłem do ręki jego książkę pod tytułem Deutschland i zacząłem tak czytać, bo chciałem zobaczyć, co ten Stasiuk pisze. I tak czytam ten Deutschland i sobie pomyślałem, kurczę, że to jest właściwie coś takiego, jak te marki, dolary, banany, tylko dużo, 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 dużo gorsze, że jak gdybym ja tak pisał, na tym poziomie, to przepraszam, ale to byłby grzech z mojej strony. Więc to jest mniej więcej coś takiego. Jeżeli ktoś nie wie, o czym ja mówię, to te Deutschland się zaczynało jakoś tak, że wysiadłem z pociągu w Berlinie. Kiedy wyszedłem ze stacji, zobaczyłem śmierdzącego pijaka, który leżał w żygowinach. Ale poszedłem do swojego hotelu, chciałem sobie kupić niebieskiego Johnny Walkera, ale nie mieli i mieli tylko czerwonego, więc kupiłem czerwonego. W swoim hotelu wypiłem go do końca i tak dalej, i tak dalej. Więc ja nie wiem, czy to jest prawda, czy nie, czy on po prostu stwarza taki świat, no ale to jest taka literatura, więc no tu jest podobnie, no ja wezmę jakikolwiek fragment i no, któregoś dnia, o niech będzie, Niemcy, mamy Niemcy, proszę bardzo. Ja zdejmę okulary, bo lepiej widzę. Któregoś dnia podczas mojego jedynego w czasach PRL-u pobytu na zachodzie mój tamtejszy kolega Hans powiedział, że zawiezie mnie do miejscowości Kelsterbach, żeby mi pokazać McDonalda i wziąć do kina na film w Polsce z niewiadomych do końca powodów zakazany Easy Rider. Bardzo się tą propozycją ucieszyłem, może nie tyle ze względu na McDonalda, co przez ten film. No i pojechaliśmy. Przyznaję od razu, że z McDonalda nie zapamiętałem nic poza tym, że wówczas sobie pomyślałem, że to jest jednak bardzo drogi interes. Jak idzie o film, to owszem, było ostro. Poszliśmy do tego kina, siedliśmy sobie na swoich miejscach, zaczął się film i oczywiście od razu okazało się, że jest zdubbingowany, co prowadzi do tego, że i Dennis Hopper, i Peter Fonda, nie wspominając już o młodym Jacku Nicholsonie, rozmawiają po niemiecku. I tak dalej, i tak dalej. Więc to niby coś, ale uważam, że to jest dużo, 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 i nawet jeżeli nie lepsze, to ciekawsze niż zapijaczony jakiś człowiek przy wejściu na dworzec. I teraz tak, ta książka, jak mówię, ona jest oparta na faktach, to jest moje życie. Postanowiłem opisać moje życie od pierwszego dnia, jak się urodziłem, aż do dziś, przedstawiając tę Polskę tak, jak ją widziałem wtedy, jak ją widzę teraz, jak ją widziałem w każdym tym momencie, kiedy ją odbierałem. Więc tu są i wakacje, i szkoła, i podwórko,
i grzyby, i ryby, i przyjaciele, i góry. Bardzo, bardzo dużo takich wrażeń, które mogą robić wrażenie, jak mówię, fikcji, ale to jest wszystko prawda. Zresztą mam jeszcze jedno wspomnienie. Byliśmy na targach we Wrocławiu, gdzie już nie jeździmy, bo to jest ten sam termin, co targi w Warszawie. A tu jest zawsze jednak lepiej. I przyszła jedna pani, wzięła tę książkę. W ogóle ona nie wiedziała, kim jesteśmy, zaczęła ją przeglądać i trafiła na taki fragment, znowu go pokażę. I zaczęła to czytać. Proszę mi dać chwilę, bo muszę znaleźć. I tak, bo to jest zresztą, ona mi to pokazała, że jej się to podoba. I zaczęła tak czytać. Skąd te myśli? Otóż strasznie dużo się od tamtych lat zmieniło. Przede wszystkim oczywiście najprawdopodobniej nie ma już raczej niebezpieczeństwa, by dwoje spokojnie idących ulicą ludzi zostało zatrzymanych przez żadnego powodu przez patrol policji. Nie mówiąc już o tym, by zatrzymana w ten sposób kobieta została w majestacznie prawa zgwałcona. Ja jednak, no bo ja tam opisywałem taką historię, no nieważne, kto sobie kupi książkę, będzie wiedział. Ja jednak sobie dumam nad czymś innym. Otóż gdybym to dziś miał się upić z moim kolegą Hickiewiczem, a następnie ruszyć w nocne miasto od pięknych, samotnych dziewcząt, bym się nie opędził. Każdego wieczora po 23 wychodzę z moim psem na ostatni przed snem spacer i widzę te dziewczyny wracające samotnie do domu, najwidoczniej z tak pięknie kiedyś zwanych wieczorków. I zastanawiam się, czemu nikt ich nie odprowadza, czemu one są takie samotne. Przecież to są często naprawdę bardzo ładne dziewczyny, wystrojone, wyszykowane, zgrabne i eleganckie. Wracają same do domu, bo nikim nie zaproponował, że je odprowadzi. Bo zapewne w momencie, gdy wstały, mówiąc, że na nie już czas, jedyne co usłyszały, to okrutne nara. A może nawet nic nie usłyszały, bo usłyszeć nie miały od kogo. I kiedy się zastanawiam, gdzie są ci chłopcy, to widzę niekiedy ich, nawalonych, brudnych bałwanów w bejsbolówkach lub kapturach, wyżelowanych, pokrzywionych straceńców, bez rozumu, bez ambicji i perspektyw. I tylko raz na jakiś czas pomiędzy jednych i drugich spadnie kromka chleba z masłem, wyrzucona z okna na piątym piętrze przez pewną Weronikę, która powoli umiera. Jak one wszystkie. I tylko mój pies idzie spokojnie, jakby nic już nie istniało poza tym spacerem. Zadowolony jak jasna cholera, mój labrador. O, i ta pani to przeczytała i powiedziała, o, że to bardzo ciekawe, że to fajna książka, to ja poproszę. I ja się jej zapytałem, czy mam się podpisać. Ona mówi, tak, bardzo proszę. Ja zacząłem szukać długopisu i tak, żeby jakoś ten czas minął, powiedziałem, to wszystko prawda. A ona mówi, jak to prawda? Ja mówię, no prawda, ale zaraz, to pan tego nie wymyślił? Ja powiedziałem, nie. Ona, nie, to wie pan, to podziękuję. I nie kupiła tej książki. Więc ciekawy jestem, dlaczego. Czy to jest takie złe w tym momencie, jeżeli prawdziwe, czy takie dobre, jeżeli prawdziwe? No, jest to dla mnie zagadka nie do odgadnięcia, ale trzeba przyznać, że ta książka rzeczywiście, jeżeli ktoś jest przyzwyczajony do tego typu beletrystyki, to może pomyśleć, że to jest wszystko nieprawda, że to jest taka narracja, taki świat. Więc to jest taka książeczka, bardzo proszę, może pani sobie obejrzeć. Przepraszam. Nie, ale tu są wesołe rzeczy, proszę pani. To jest tyle szczęścia, to jest tyle radości, to jest tyle miłości. Naprawdę, tu są wakacje, tu jest dzieciństwo, tu jest szkoła, tu są wyjazdy w góry, to jest uniwersytet. Naprawdę, polecam, bo to jest naprawdę, to się dobrze czyta tę książkę. Ona jest, tu jest tyle śmiesznych rzeczy, ona jest tak wesoła czasami. No to jest właśnie o tej Weronice, no. Ale to też nie będę mówił, co tam jest. No więc to jest taka książka, zupełnie inna niż te inne moje książki. Tak jak mówię, polityki tu praktycznie nie ma. Takich refleksji społeczno-gospodarczych. Aha, no jest jeden rozdział, który można było nazwać rozdziałem na temat gospodarki, jak pracowałem w domu handlowym Zenit i w 70-tych latach. I wszystkie telewizory, jakie przychodziły, wszystkie, a ja sprzedawałem telewizory i radia, były zepsute. Przychodziły z fabryki zepsute. W związku z tym dyrekcja zamówiła dwóch specjalistów do naprawiania tego sprzętu,
którzy siedzieli na środku sali w takim specjalnie wydzielonym miejscu i naprawiali te telewizory. Się brało, przyszedł, chodził człowiek, mówił, poproszę telewizor. Brało się telewizor, wyciągało się go z kartonu, kładło się ten telewizor, włączało się, telewizor nie działał, pakowało się i nosiło się do tych facetów. I oni naprawiali i przyczepiali taką pieczątkę, gdzie było napisane naprawa przedsprzedażna. I tego, ale słowo daję, no ja przy tym byłem, ja to widziałem. I oni siedzieli cały dzień na środku tej sali i naprawiali te telewizory. Jak człowiek chciał kupić radio, stały te radia u góry, w takim, że Radio Śnieżka albo Jubilat. I mówili, poproszę radio. A ja mówiłem, przepraszam, ale wszystkie są zepsute. Ale zaraz, tam też? Tak, tam też. I tak to było. I jest rozdział o tym. Może sobie pani to przeczytać. Zaświadcza ten, który to widział. I to jest jedyny tekst o gospodarce chyba, chociaż być może tam się coś znajdzie. Fajna książka, naprawdę polecam. No właśnie, ale to były inne czasy, proszę pani. To był 75 i 6 rok, 2 lata. I to jest chyba wszystko na temat tej książki. Polecam, to jest naprawdę, jestem z niej bardzo zadowolony. To jest naprawdę fajna książka. Dziękuję bardzo za to wszystko. Do zobaczenia.